Hej, chcecie zainteresować dzisiaj dwoma tematami związanymi z twoim umysłem, ale zaraz o tym powiem. Na razie jak jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zasubskrybuj, dlatego że od pierwszego tygodnia zacznę robić live'y i one będą nie wiadomo kiedy, wtedy kiedy będę mieć czas i możesz po prostu nie wiedzieć o tym, że te live'y robię, a jak zasubskrybujesz i naciśniesz dzwoneczek, dostaniesz powiadomienie i wtedy ci to nie uleci. Ok, co do właściwości umysłu. NASA, która wysyła ludzi w kosmos, nie tylko, ale, ale też NASA, robiła badania na kosmonautach, żeby. i na przyszłych kosmonautach, czyli na astronautach, robili badanie. Chodzi, chodziło o to, żeby dobrać jak najlepszych ludzi którzy znajdą się w całkowicie nowych warunkach i chodzi o to, żeby w tych nowych warunkach, gdzie mogą zaistnieć rozmaite, dziwne sytuacje, żeby się tam sprawdzili. I zrobiono badanie, kiedy grupce właśnie tych astronautów dali okulary takie, które odwracają, że widzi się do góry nogami, czyli jakbyś na mnie patrzył teraz, to jakbyś obrócił monitor do góry nogami, no to tak właśnie patrzyli i... Chcieli sprawdzić, jak się do tego człowiek przystosuje, jak się z tym będzie czuł, jak się będzie zachowywał i wyobraź sobie, że ok, ja to dawno temu czytałem, więc nie pamiętam precyzyjnie, w ilu tam było dniach, ale to było mniej więcej coś takiego, że po 24 dniach szok, szok, ponieważ jeden z tych astronautów zaczął normalnie funkcjonować. W sensie, jego mózg tak się przyzwyczaił do, do tego nowego bodźca, że było to dla niego naturalne. Czyli mimo, że widział do góry nogami, to jego umysł to tak przetwarzał, że widział to normalnie. I wszystkie czynności życiowe, okular miał założone cały czas, i wszystkie czynności życiowe, które wykonywał, nie stanowiły dla niego najmniejszego problemu. Czyli kroił chleb, to nie ukroił sobie palca, tak? Jechał samochodem, to jechał normalnie samochodem, a nie rozbijał się tym samochodem, tylko normalnie prowadził. 24 dni mniej więcej. I tak się zastanawiają, ci naukowcy analizują, a potem szok, bo po trzech dniach okazało się, że z tej grupki już połowa ludzi, połowa tych astronautów przyzwyczaiła się do tego, że patrzą inaczej na świat. A do końca miesiąca cała grupa, wszyscy 100%, było to dla nich naturalne. Dlaczego ci to mówię? Dlatego ci mówię, żebyś sobie zdał sprawę z właściwości swojego umysłu i z tego, że wszystko, co jest w Twojej głowie, jesteś w stanie zmienić w przeciągu miesiąca. Wszelkie Twoje złe przekonania jesteś w stanie zmienić w przeciągu miesiąca. No, twój przebadano po prostu, że umysł ma taką możliwość. Więc jeśli na, na przykład w kontekście mojej książki, Jak mieć pieniądze, niektórzy dalej twierdzą, że pieniędzy się nie da mieć. Widzisz, jest to jakieś przekonanie, które sobie nabrałeś i. Na przykład, bo, bo niekoniecznie z pieniędzmi, bo może sobie myślisz, że jesteś nieatrakcyjny dla płci przeciwnej, a widzisz, wystarczy 30 dni, żeby to przekonanie w sobie zmienić. Oczywiście to nie jest takie proste jak założenie okularów, bo akurat w przypadku zmiany przekonania na temat swojej atrakcyjności, trzeba popracować nad wieloma elementami, ale ja o tym robiłem nagrania, ale to jest nawet tak proste jak powiedzenie sobie, jestem super. Jeśli będziesz sobie przez miesiąc wmawiał, że jesteś atrakcyjny dla płci przeciwnej, wyrobisz sobie takie przekonanie, to wtedy dzieją się ciekawe rzeczy, bo zaczynasz. Pojawia się specyficzna wibracja od, od ciebie bijąca, bo. Przekonanie za tym, że powiedzmy jesteś osobą atrakcyjną, wywołuje reakcję taką, że, że jak rozmawiasz z ludźmi, z takim przekonaniem, to ludzie faktycznie tak myślą. I to nieważne, że jesteś mały, gruby, brzydki, biedny itd., tak dalej, tak dalej. to nie ma znaczenia. Ale to, okay, kwestia atrakcyjności to jest, okej, okay, mega temat, ale wiem, że nawet znam ludzi, którzy są. Super atrakcyjni fizycznie, ale mają przekonanie. Po prostu mają jakieś takie głupie przekonanie. Sorry, ale niestety mają, że są nieatrakcyjni. Mimo, że są, ale mają przekonanie, że nie są. Więc widzisz. Yy, yy, Okej, okay, to jest. Yy, to, to tak chcę ci dać do myślenia też a propos tego, co na początku maja yy, zrobiłem takie wyzwanie, żeby. Przez miesiąc postarać się być najlepszą osobą, jak się da. I tam wiele osób deklarowało, że tak będzie robić, ale w praktyce, jak potem pytałem, to po trzech dniach, niektórzy po tygodniu w ogóle zapominali o tym. Co w związku z tym, żebyś wyciągnął jakąś lekcję dla siebie z tego nagrania dzisiaj? W związku z tym jest kwestia tego, jak wyrobić sobie właśnie nowe przekonanie, czy nowy nawyk, czy zmienić sobie coś tam w głowie, co masz do tej pory. Nie będziesz nosił tych okularów non-stop, bo, okej, okay, jak chcesz, możesz sobie zrobić taki eksperyment, bo te okulary nie zadziałają na przykład na to, że niepotrzebnie wydajesz pieniądze, albo te okulary nie zadziałają na to, że do tej pory byłeś niemiły dla ludzi, albo nie zadziałają na to, że um, jesteś leniem. Okej, okay, ja też jestem leniem, ale chodzi o to właśnie, żeby się zmuszać do tego, żeby robić to, czego się nie chce. Co w związku z tym? W związku z tym popatrzmy jeszcze na jedną właściwość naszego umysłu, bo my tak w zasadzie jako człowiek jesteśmy w stanie w praktyce robić trzy rzeczy na raz. I jeśli ty będziesz chcieć zmienić to, że chcesz być super atrakcyjny, że chcesz zarabiać pieniądze, że chcesz nie wydawać pieniędzy, że chcesz Masz tego całą listę, to jeśli byś chciał te wszystkie rzeczy robić przez ten miesiąc, nie ma szans, nie ma takiej opcji, nie zadziała. Dlatego wybierz sobie tylko jedną: jedną rzecz, na której Ci zależy przez ten miesiąc, żeby coś robić, albo żeby czegoś nie robić, co wiesz, że jest złe dla Ciebie jako człowieka, jeśli chodzi o rozwój, Twój. Wybierz sobie jedną taką rzecz, i musisz sobie zrobić przypominajkę. Ta przypominajka to może być po prostu kawałek papieru, na którym to sobie napiszesz coś tam, co chcesz zrobić, albo czegoś co masz uniknąć, tylko nie pisz na zasadzie, że nie będę palić papierosów, bo, bo to nie zadziała. Lepiej napisz tak, dołożę wszelkich starań, żeby rzucić palenie, to działa o wiele lepiej. Ale ok, postanawiasz sobie, że przez najbliższy miesiąc będziesz chodzić codziennie na siłownię, tylko tak, minie pierwszy dzień, będziesz pamiętał o tym. Drugi dzień, zakwasy się pojawią, ale jeszcze się zmusisz. Trzeciego dnia, no nie, dam sobie spokój. Ale widzisz, jeśli sobie zrobisz przypominajkę, albo jeszcze lepiej, jak sobie wyznaczysz jakąś karę albo nagrodę, bo nie wiem, co na ciebie działa. Może działa nagroda, może kara za, za robienie czegoś tam. Yy, więc tak, po pierwsze przypominajka, po drugie nagroda albo kara, żeby sprawdzić, co, co działa i, i to, na czym ci zależy, lub potem przez miesiąc, stanie się. Po prostu. OK, miałem powiedzieć jeszcze o drugiej rzeczy: Właściwości naszego umysłu, którą w sumie nie wiem, jak to nazwać, bo może. Dobra, powiem Ci na przykładzie jednego pana. To jest mój znajomy. I. raczej znaczy znajomy. No, dobra, znajomy. I. Mniej więcej dwa tygodnie temu. Jak zobaczył, że przyjechałem tym samochodem w jedno miejsce. To tak patrzy, się zachwyca i mówi, że zawsze było jego marzeniem to, żeby się przejechać Nissanem gt no to ja daję mu klucze i mówię, przejedź się. A on, o nie, 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 dziękuję, ale skoro to jest twoje marzenie, to siadaj się przejedź, w czym problem? O nie, nie, ja nie mogę, to jest taki samochód, nie, 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 mogę. I na tym się skończyło, no to myślę, dobra, przecież nie będę go na siłę zmuszać. E, dzisiaj akurat rozmawiam z moim kolegą innym, który... Tamten jest naszym wspólnym znajomym i mówi, że miał ostatnio, ostatnio trening na torze, i ten pan też do niego mówi, że o jego marzeniem zawsze było to, żeby sobie móc pojeździć po torze. No to ten mu daje też kuczyki do samochodu i mówi, że słuchaj, jak chcesz, siadaj dwa okrążenia, możesz się przejechać. O nie, 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 ja nie mogę. Wiesz co, ja myślę, że to też jest jakieś tam przyzwyczajenie w przypadku tego kolegi. Jak ogląda, to pozdrawiam. Fajny chłopak z ciebie, ale popracuj nad swoimi marzeniami. W sensie, marzenia fajne, tylko chodzi o to, że marzenia są po to, żeby je realizować. Bo żyje się raz i można przeżyć całe życie, tylko sobie tam marząc, ale niekoniecznie robiąc ten krok, że wystarczyło sięgnąć po kluczyki. I za jednym, i za drugim razem i marzenie by zostało spełnione. Ale tego nie zrobił. Dlaczego? Nie wiem. Czy się bał, że uszkodzi samochód? Ja, dla mnie to nie jest problem samochód jest ubezpieczony i tak dalej. Może się bał tego, że marzenie, jak już będzie spełnione, to o czym, o czym będzie marzyć? Słuchaj, po pierwsze, na pewno trzeba marzyć, na pewno warto mieć marzenia, tylko żeby to się nie kończyło na marzeniach, tylko żeby to się kończyło na tym, żeby te rzeczy faktycznie, fizycznie realizować. Bo. Słuchaj, no, jest, żyjemy w pięknym miejscu, żyjemy w pięknych czasach. Jest tyle opcji, jest tyle możliwości. Ja nie wiem, po co się ograniczać. Po co się ograniczać? Po to, żeby żałować, że się czegoś nie zrobiło, jak będziesz na łożu śmierci. Ok, wyszły mi dwa tematy, no to sobie tak przemyśl, i jak przemyślisz, to mam nadzieję, że wymyślisz sobie, nad czym chcesz popracować. Co chcesz u siebie poprawić, co chcesz u siebie, może skasować jakąś czynność, zrób sobie albo notatkę, albo może sobie w telefonie zrobić przypominajkę. Ja mam w iPhone'ie całą masę takich przypominajek, i co godzinę, tylko ja mam z różnymi tematami, i co godzinę mi się tam coś wyświetla. Ja sobie czasem na to popatrzę, bo wiem już o której godzinie, co mi się wyświetla, więc nie muszę nawet czytać, ale czasami wychodzą zabawne sytuacje, jak mi się wyświetli taka przypominajka, a to na telefonie widać, a ja jestem gdzieś tam na jakimś spotkaniu i ktoś patrzy na mój telefon, a tam różne takie dziwne hasła i tak patrzą na mnie dziwnie. Słuchaj, ja też mam, dobra już za długo się rozgaduję, więc krótko, ja mam też głęboko gdzieś to, co sobie ludzie tam myślą na mój temat, bo to też człowieka ogranicza. Co mnie to obchodzi, co inni myślą. Ja wiem, do, dokąd ja dążę, ja wiem, co chcę zrobić. I to, że ktoś sobie coś tam o mnie pomyśli, to, to w sumie to wybacz, ale guzik obchodzi. Ehm, tak. A o tym sobie jeszcze porozmawiamy. Niedługo. Przypominam, będę teraz robić livey, bo e, nie chce mi się przyznam. Znaczy, okej, okay, chce mi się robić filmiki, ale nie chce mi się bawić w obróbkę filmów czyli zgrywać to na komputer, wysyłać dalej, a live'a sobie tylko przycisnę i będzie sprawa załatwiona. Więc będzie więcej filmików, dlatego, że nie będę musiał ich obrabiać. Dlatego, jak chcesz te filmiki, żeby przychodziły do ciebie powiadomienia. Przypominam, zasubskrybuj przycisk ten powiadomienia sobie przyciśnij i będzie działać. A dla tych osób, które już mnie subskrybują, to też sobie wejdź w ustawienia i przycisk, przyciśnij sobie powiadomienia, bo przegapiłeś na pewno całą masę fajnych filmów, dlatego że YouTube zmienił zasady działania swojej przeglądarki i nawet jeśli mnie zasubskrybowałeś tam 2, 5 lat temu, to po prostu nie dostajesz raz powiadomień o nowych filmach, i po prostu na tym możesz tracić, a nawet o tym nie wiesz. Dziękuję bardzo, miłego wieczoru. Hej.